Hej, witam wszystkich imperialistów w kolejnym odcinku z Europa Universalis 4, w którym gramy papieżem i dzisiaj będziemy wchodzili w Indie. Wojna z Mamelukiem kończy się następująco, tutaj wykonujemy swoje misje przy okazji do naszych estate'ów. O, masakra. No i się teraz musimy jakoś przygotować tutaj do wojny z Mugalsami. Chociaż nie ukrywam, że najchętniej bym poczekał do momentu 1702 roku. 10 lat. To zdążę drugą wojnę zmienić. Zobaczcie, budynki pobudowałem, prawie 300 gaveringu dzięki temu oszczędzone. To jest bardzo mocne, jeżeli robicie to w prawidłowy sposób. Atakujemy Mugalsów, co prawda mamy wyjebistą przewagę nad nimi, no ale czas najwyższy. Dobra, będę chciał jak najszybciej Gujarat wyjąć z tej wojny, żeby resetować trus z Mugalsami. Bo to jest jednak duże imperium i na jedną wojnę nie zejdzie. Ale zobaczymy, jak to będzie. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europa Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. W bitwach no, nie mają ze mną za dużych szans, mimo iż mają lepsze statystyki w dyscyplinie, tak jak w moralach ich ładnie ciśniemy. Mugalsów i każdą bitwę w zasadzie wygrywam, oprócz jakiejś jednej dziwnej, która miała miejsce naprawdę. Wyzerowali mi tam totalnie manpower, ale mam wrażenie, że też jeszcze coś jest tak jakby zbugowane tutaj, ale mogę się mylić. I kolejny incydent imperialny. Decline of Hanzig League. Jeszcze go nie miałem chyba. Teraz tutaj ten cały estate muszę też poprawiać. W Egipcie, który ma nam produkować więcej manpowera, bo nigdy go za dużo. Też też będę musiał chyba... A dobra, deltę to mogę sobie jakoś darować. Ta... Trzy prowincje, na których nie zmniejszę gaveringu, to myślę, że to tragedii chyba nie będzie. Gujarat White spisujemy, żeby go zaatakować za 5 lat. W sumie to ja mogę na Mugalsów przecież krucjatę sobie zrobić. Czemu żeby nie? Raczej ich długo będziemy bili. Więc zawsze się nam to przyda. Ciekawe, aż tyle terytoriów mogę wziąć i mieć 100% over extensji? No dobrze, no to teraz weźmy coś, co wypuszczę sobie wasala, którego będę potem zaraz integrował. I tutaj Korostan wydaje się być taki najciekawszy dla nas. No i kolejny kawałek ziemi i zdobyty. Tutaj pięknie nasze wojska przesuwajmy, żeby za chwilę tu potknąć bunty. Niech nam się to koruje. Za chwilę możemy Gujarat atakować. Czy zrastać sobie znowu trus z Mugalsami. Albo się wbijać po prostu w Indie. Jak widzicie, Korostan wypuściłem, ale on jest tylko po to, żeby tu porozdawać te prowincje, które będziemy mieli w nadmiarze i zaraz potem go integrujemy. Na Reconquest Cassius Belli tutaj nie będę leciał, bo jakoś tą agresywną ekspansję mogę mieć w pupie, nie wiem czemu. Resetujemy trusa z Mugalsami, za 5 lat znów możemy się w nich wbijać. Tym razem niestety, no myślałem, że zjem Gujarat, ale mają wojnę z Malwą, niestety. No, to już prawie koniec Imperium Osmańskiego. Zobaczcie, ile tutaj terytoriów zdobyłem. Część oddam, wezmę sobie i pokoruję, bo mamy dużo punktów administracyjnych. Część oddam Bizancjum za chwilę. No, ale to jeszcze jedna wojna jest po Imperium Osmańskim. Wreszcie! No i wreszcie możemy odpalić One State Under the God albo The Global Crusade. Niby to by było fajne, bo koszty zmienienia religii byłyby OP. Ale wiecie, no ja tam chcę One State Under the God, czyli po prostu zdobywamy świat i go nawracamy na jedyną słuszną wiarę oczywiście. Co powinno nam teraz spowodować, że taki Mameluk jest na jedną wojnę, Mugal jest na... Ej, to nie jest takie OP było. Mam wrażenie, że znowu coś musiało być wcześniej nie tak jak grałem na grze testowej. No ale Ming jest na dwie wojny realnie. Bo po 150% overextensji, znaczy 150% będziemy go zabierali, więc też jest nieźle. No, ale lecimy z wojnami. O, a ja ma od kogoś gwarancję? Nie ma, więc możemy go też zjeść osobno. Okej. Zjadamy cały Ajam, naraz praktycznie, plus sporo buntów, z którymi musimy się w tym momencie zająć. No i za 3 lata będę mógł zjeść Mameluka w jakiejś tam większej ilości. Zjadamy Mameluka, tutaj wszystkie prowincje, tak żeby już nikt inny mi go nie podjadał na ten moment. I przystępujemy zaraz do wojny z Mugalsami. Ja już nie pokazuję wam tych wojen na przyspieszeniu, bo one są naprawdę nudne. Ja się spodziewam, że ewentualnie jak będę podbijał Europę, tutaj może dojść do jakichś takich jeszcze fajnych przyspieszających wojen, nie wiem, z Czechami, Francją czy tam Anglią. Nie, Anglia to nie. Ale cała reszta to już jest, zjadamy praktycznie na raz. Wypuszczamy, integrujemy, o Boże, no tak, tutaj to będzie piękne.
Ale że szkocka Afryka? Co? No i lecimy teraz z Imperium Mogołów, atakujemy ich i gdzieś tutaj... O, tutaj jeszcze wojsko miałem. Zabierzmy je tutaj. Naszego pana do tłumienia buntów, dajmy na nowe terytoria, bo na pewno będą tutaj bunty zaraz. To trzeba będzie tłumić. Chociaż będę musiał tu chyba zaraz drugą armię wyznaczyć. No, dużo zługalców po kolejnej wojnie nie zostało, więc następnym razem możemy już ich zjeść na raz. O, Korostan się jednak kurzył, że im zmieniłem religię. No ale mamy duży zapas prestiżu, więc trudno. W międzyczasie niech on sobie to koruje, ja też kuruję wszystko co mogę. I co, bierzemy się za kolejne państwa tutaj w Indiach. I chyba to będzie Malwa dalej. Zaczynamy też już anektowanie Korostanu, tak jak mówiłem, od razu to robimy po tym wszystkim. Boże, paradoks, kiedy ty dasz automatyczne nawracanie, serio? Klikanie tego co 6 miesięcy to jest taka nuda. Od Bengalu na początek bierzemy tylko ten skromny kawałek ziemi, żeby odgrodzić go od Malwy i będziemy go za chwilę atakowali. Dosłownie mam plusa z nim chyba 6-letniego, więc tak tutaj troszeczkę posiedzimy, podbijamy, chociaż i tak te podwoje lecą mi dość wolno. Atakujemy teraz Oman bez wzywania osobnego Mogadiszu, bo jest to na tyle mały kraj, że będziemy go w stanie zjeść totalnie osobno, nawet ze zwiększonym łoskorem. A nasze wojska tu wysyłamy. Ciebie tutaj do Mogadiszu. Atakujemy wreszcie Malwę. Tutaj w sumie to nie. Francji nie wzywam, bo jeszcze mi zacznie zabierać tutaj terytoria, to niech spada na drzewo. Chociaż z Malwą jak patrzę, to tutaj chyba dojdzie do jednej dużej bitwy. No to jest jakieś 100 tysięcy wojska w okolicy. Ale... Stack wipe. Masakra, nie, to miała być duża bitwa, a wyszło jak zwykle. No ale tak tutaj to się niestety prezentuje, że no, na poziomie normalnym już od dawna nie ma dla nas przeciwnika, już nawet w koalicji tutaj przeciwnicy nie wchodzą. Tak naprawdę. Jak widzicie, chodzę z bardzo dużymi stakami i w zasadzie niszczę bez większego oporu naszych przeciwników. Kurka, nie no. Nie ma bardzo coś pokazywać. Tutaj idą czego Tajer, może ich zaraz wipisuje z tej wojny. Chociaż podboje idą mi jednak znacząco wolniej. I zdecydowanie, jeżeli bym miał kiedyś powtarzać tą grę papieżem, albo wy byście chcieli grać tym papieżem, to radzę wam do momentu tieru 8 rozwoju raczej dużo nie podbijać, nie inwestować w kompanie handlowe. W momencie, kiedy robicie te kompanie handlowe, strasznie powoli się to nabija. Strasznie się to powoli nabija, całe to progresowanie tutaj governmentu. Macie 90% autonomii na prowincjach i to jest masakra totalna. Czekajcie, to zrobiliśmy. To mniejszy speed, jak ja chcę tutaj WCK kiedyś zrobić. O, mogę mieć już hegemona ekonomicznego, chociaż ja bym chciał mieć tego hegemona. Na razie mamy 513 tysięcy wojska. Czy ja mogę... Proclaiming a hegemon will give us plenty of benefits increasing our power project, but we'll also make... okej. Okay. Nie wiem, co to znaczy. I będę mógł na przykład tego hegemona kiedyś brać? Czekajcie. Czy ja mogę kiedyś z tego na przykład zrezygnować z bycia hegemonem? Bo to mi się teraz nabija, widzę, ale mnie tak naprawdę by tylko ten interesował, bo on ma takie stricte do podbojów, to może lepiej nie brać tego ekonomicznego. Ile się pytać, jak to działa? Jakie pierwsze rozwinięcie sobie tutaj wziąć? Ale wiecie co, tutaj najważniejsze dla nas to będzie to, że ignore calling distance, żebyśmy mogli wszędzie wszystko sobie podbijać i zajmować. To jest dla nas najważniejsze i w sumie możemy teraz jeszcze odpalić sobie złotą erę na ten moment. Też nam się to przyda. Jak widzicie, możliwe, że uznacie, że oszalałem, ale za chwilę coś zobaczycie. Kończymy wojnę z Vijayanagaram. Kończymy wojnę z Malwą. 507 overextensji, o mój Boże. Ej, tragedii nie ma. Tylko plus 10 do unrestu? Za taką overextensję? No dobra, może troszeczkę więcej. Dlatego też tak stworzyłem tutaj Mewar, tutaj Vijayanagar. No tak. Taki był sobie plan, więc nic dziwnego. A teraz to są buntownicy Vijayanagaru, na ziemiach Vijayanagaru. Też bardzo dziwne, nie? No i już mamy 98%. Tutaj Malwa praktycznie zjedzona na raz. Zostało im 106. Masakra, ile miała? 200? 200%? Nie, to nie tak dużo nawet zjadłem, kurka. Myślałem, że więcej tego zjem. To nie jestem z tego zadowolony. Okej, tutaj nasza flota. No to zajmijmy pozostałe terytoria. Tutaj też to wyczyśćmy. Poprawiajmy relacje. No tych od razu za 10 lat zaczynam integrować zarówno Mewar, jak i Vijayanagar. Zresztą widzicie, że Korostan już kończymy powolutku.
Truce z Bengalem nam chyba właśnie mija, więc zaraz się za niego bierzemy. Od razu atakujemy Bengal na imperializm Cassius Belli. A nasze wojska akurat są obok, więc czemuż by nie. I w sumie dawno nie miałem wojny z Hiszpanią, więc będę tutaj szykował teraz armię do wojny z nimi. Bo będzie nam to raczej potrzebne, żeby tutaj zwiększyć Aragonię. Odciąć tutaj Hiszpanię od Francji, tym bardziej, że Hiszpania non to per rośnie. To jest bardzo złe. I to jeszcze w tym regionie. Ech, od Bengalu dużo nie wezmę, bo jeszcze Ming mi się tutaj wbił. Strasznie upierdliwe to było. Więc weźmy też, żeby mieć 100% ekstensji, tyle. Atakujemy tutaj sobie teraz Hiszpanię. W sumie tak nie jestem do tej wojny gotowy w ogóle, bo wszystkie armie mam gdzieś indziej, ale nie planuję tutaj brać terytoriów dla siebie. Dlatego tutaj myślę, że Francja głównie mi tutaj porobi tą Hiszpanię. Resztę to zobaczymy, jak to wyjdzie. Realną wojnę to będę tutaj z Mugelsami teraz toczył. Tak naprawdę to jest wojna, którą chcę mieć dla siebie, tutaj te terytoria. Boże, jak gra mi zaczęła ciąć, zobaczcie, jak obraz mi tutaj się przesuwa. Jak te wszystkie armie zaczęły się ruszać. W tej wojnie bierze dość porównywalne są te siły. No ale najpierw wyjmiemy sojuszników, potem weźmiemy się już realnie za całą Hiszpanię. Co za bitwa! Zatopiłem im 51 ciężkich okrętów. Sam zdobyłem 27 dla mojej floty. Już mówiłem, że ta mechanika zdobywania okrętów jest OP? Jak nie, no to właśnie to mówię. No i teraz musimy je zbyć całym co, żeby to ulepszyć. O, z Mugalców też już dużo nie zostało. Tylko tutaj ten sam ośrodek. Czyli cała Persja nasza, no ale teraz skupmy się na Hiszpanii. Wygląda też, że od Hiszpanii na razie więcej nie wezmę. Będę musiał jakoś lepiej się przygotować do kolejnej wojny z nimi, żeby ten, zajmować im też prowincję. Tylko przegiąłem. Żeby zajmować im też tutaj prowincję, bo inaczej nie mam tutaj dostępu do tego, co jest dość upierdliwe. No ale, następnym razem się ich podbije szybciej. Czas na taką większą wojenkę. Tutaj zaatakujemy Kilwę i zjemy ją chyba naraz, jeżeli się nie mylę. Tutaj kapital Kilwa. Pozostałe kraje będziemy raczej chcieli wywhitepisować tutaj. Więc lecimy teraz z zabawą. Naszą wojsko już tutaj poprzyszykowałem, żeby tutaj jak najszybciej to wypisować, żeby mi nie przeszkadzali. Flota nasza główna jest też tutaj, plus transportowce zaraz powinny dotrzeć. W międzyczasie podbiłem troszeczkę dalej tutaj w wschodniej, zachodniej Afryce, nieważne w jakiej, którejś tam Afryce. No a teraz mówię, planuję zjeść Kilwę dosłownie na raz. Calutką. Dokładnie, jak widzicie, będę potrzebował 83% warscore, żeby całą Kilwę wziąć dla siebie. What the fuck? Odpaliła mi się rewolucja! W Pradze! What the fuck? Co to robi? Jak to teraz działa? Mogę być rewolucyjnym papieżem? The Holy See will never embrace the revolution. Nie, to nigdy nie będziemy tutaj rewolucją. Okej. Okay. Jak ja mogę to zniszczyć? Declare War Conquest, Imperialist Cassius Belli na Pragę. Ciekawe, jak to działa teraz. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!